Siemeczko, ja jestem PPRTM Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj w ostatniej pracy, wiosenne, się jak kukurydzy. Proszę państwa, siejemy sobie kukurydzę. Zrobimy bezrokowo tutaj, wszystko wiadomo, było na szybko. Już sobie to trochę zacząłem robić, ale co się zmieniło? Gdzie mam 50 tysięcy na koncie, to jest po jedno. Do tego doszły nam dwie ziemie, jak to można powiedzieć, dwa kawałki ziemi. Tutaj była łąka i już tej łąki nie ma. Tak to można powiedzieć. Została ona przez mnie zakupiona zarówno z tym cudownym polem, które mamy tutaj. Za te pola daliśmy, już wam dokładnie za chwilkę powiem, żeby to wam nie zrywać. Daliśmy 38 tysięcy i daliśmy 43 tysiące. Dość dobrze daliśmy. Zdaje mi się, że dobrze. Finansowo taki właśnie naprawdę okazja gościu tutaj, można powiedzieć, sprzedawał ziemię tutaj w tych obszarach. Niestety nie udało mi się całości kupić, bo tu gościu sprzedawał dość sporo, bo 25 hektarów ziemi. No ja kupiłem tylko dwa kawałki na ten moment, ponieważ no nie udało mi się tu wyczasnąć, no po prostu pieniędzy na ten moment. A więc, no, dobre dwa kawałki. Dobra, lecimy z tematem, bo szkoda czasu, już będę wam dalej mówił co i jak, tylko sobie zacznijmy siać, no bo trochę tej płaci tu będzie, bo to jest ponad 2 hektary. Jak się nie mylę, tu będzie samej kukurydzy. Więc dość obszarowo lecimy. Ogólnie jak widzicie, mam taki tutaj taki zegarniczek, który będzie zniwelowany, już mi brakuje, zniwelowany będzie prawdopodobnie po zbiorze kukurydzy między zimą a wiosną, bo jeszcze tutaj poplony będą, to zasiane, to i tam będzie można sobie to komfortowo jeździć. Wytrafiło się spontanicznie, zostało to przeze mnie zakupione. Ale wiecie, no trzeba okazję łapać, bo więcej może takiej okazji nie mieć. Więc tak to poczyniłem. Stówkę kredytu sobie wziąłem, bo jeszcze wam tego nie pokazałem. Stówkę kredytu wzięte, jest elegancko, więc no 8,5 tysiąca lata. No ale po moich zabawkach mam nadzieję, że raczej będę w stanie to po prostu no, spłacać to, no, jakby nie było. Ja bym te tysiąc teraz to spłacić, te 50 tysięcy, które posiadam, połowy kredytu mógł spłacić, ale boję się, że coś może dobić się i po mojej myśli i ten zaplecze finansowe, które też posiadam, no wolę mieć to, jak to mówi się, no, na koncie bądź w portfelu, więc wolę tego nie uczyć. Tutaj, jak wiecie, mieliśmy mieć to pszenicę, przepraszam, przeżyto. To było z niewormalnym do równego. Powiem wam szczerze, fajnie wygląda ten kawałek. Podoba mi się. Nie wiem, czy tak będzie, ogólnie nie będzie robione, że powódku ja sobie po prostu to wszystko równał. Te wszystkie tereny. No, to niestety po mojej prawicy, tutaj jak można spojrzeć, tam niestety tego się nie da zniwelować, bo tam jest, tak to powiem, takie jeziorko bądź bajorko. Więc tego nie będę mógł po prostu sobie ruszyć. Ale no, nie ma jakichś tutaj zdaniem większych problemów, bo tam zagraniczek będzie tak pewnie połowa pójdzie na kukurydzę na kiszonkę, połowa pójdzie pewnie na ziarnówkę tutaj, bo i tam będziemy mieli dwa potężne pola kukurydzy ogólnie, więc no ja ogólnie, jak powiedziałem w tym odcinku, ja potrzebuję 600 do 700 tysięcy litrów bądź 700 ton kukurydzy, więc myślę, że no teraz w takim układzie raczej będę w stanie to po prostu mieć, więc byłbym więc mam nadzieję, że tak to właśnie będzie. Dobra, tak trzeba zrobić, tak cyk, cofnę sobie tutaj elegancko pod ten zagajniczek, tutaj tak będzie poprzednio jeszcze sobie tu strzelić, wiadomo, troszeczkę takich platów jest, no nie dało się jakiegoś tak perfekcyjnie tego ogarnąć, no ale w przyszłym roku już raczej to będzie wszystko ogarnięte tak, żeby po prostu to ładnie wszystko wyglądało, na tutaj też mieliśmy tutaj łąkę. Ta łąka została zniwelowana właśnie pod tydzień kukurydzy, jak właśnie już widziałem kukurydzę, więc tutaj będę na tą łąkę zniwelowałem, nie przyjdę, to chcę sprzedać i tak właśnie wyszło z gadki, że no, na przykład klienta jak mnie to nie trafi,
bo ja mam razem odprowadzić, do banku dzwonię, biorę kredyt, nie hipoteczny, bo po prostu gotówkowy, w takich zarobkach to bez problemu, więc faktycznie księgowa, skoro to księgowa i to powiedzieć, radca właśnie banku bez problemu, po prostu nawet bez telefon teraz ładnie daje, więc no nie ma problemu. Nic nie muszę łatwić, jak to było na samym początku. Pamiętacie, że jeździłem w banku, ułatwiłem kredyty na oborę właśnie. No teraz tego problemu po prostu no nie mam. Więc ja się tu bardzo cieszę, że tutaj fajnie trafiło się z tym tą ziemią. Po prostu ten kawałek też fajnie, bo zwiększył się dość znacznie. Ale jak wspomniałem, to będzie po prostu chyba, tak mi się zdaje, że jeszcze ewentualnie tu poprawiam troszeczkę jeszcze tą lewą stronę, żeby było równiutko. No i tutaj po prostu będą dwa oddzielne pola, więc no tamten pola się tak jest dość już spory, więc tutaj to i tak nie ma co, ma po prostu marudzić. Więc i tak się jest bardzo z tego cieszę. No niestety, niestety znowu klasie o silniku, no bo pędzika nie sprawdzałem case'a chciałem spiąć, ale case pojechał, tak to można powiedzieć, sobie na usługę, bądź na pożyczenie do znajomego. No bo się pytał, czy nie pożyczył mu bo, no, rzutnika, no bo mu się coś tam sknudziło, bo on sobie kupił rzutnik. Troszeczkę większy jak mój. Bo znaczy chyba 14-tonowy. On ma teraz to 60 koniecznik, więc no mocno ładna klas umie. Ale no coś mu się zdało. I mówi, no byś mi pożyczył Fender. Mój Fender to się nie pożyczy, bo jeszcze mam ławki, ale możesz wziąć case'a. Właśnie ubywa case'a, 115 koni, mówię, nie bój się. Ten case to jest mój potwór, to on tam sobie da radę. No i mówię, że faktycznie, no daje, no troszeczkę tam nie ładuje takiego pełnego tonażu, no ale sobie daje radę ten case, bez jakichś tam większych problemów. Jedynie co muszę tego case'a zrobić, co dzwoniłem już do pewnej firmy, no muszę ogarnąć sobie szersze opony. To jest dla mnie teraz, można powiedzieć, do case'a taki priorytet, bo chcę troszeczkę tutaj go, tak to powiem, upiększyć względem laczków, tak to można powiedzieć. Więc ma jakieś na pewno szersze opony, że zrobić, czy robić i kupić. Nie wiem, po ile to będę kosztował, podejrzewam, że jakieś 12,5 tysiąca za jedno. No, taka pewnie opcjonalna, jedna opona pewnie tylna, 12,5, pewnie 24, gdzieś tak, nie wiem, tak oscyluje, nie wiem dokładnie, bo to chyba przód chyba się 12,5 tysiąca wychodzi. Ale też tego nie wiem, bo szukam takiej fajnej, taniej alternatywy, ale nie tak taniej, żeby lekko na co kupić, tylko też miałem markowego, ale w osobnych po prostu pieniądzach. No więc tutaj będzie trzeba pomyśleć. Ale na razie w tym momencie szukam przede wszystkim przyczepy na gospodarstwo, dość spore przyczepy, praktycznie takie tonażowe jak dwie obecne, które mam. Zresztą no, nie przesadzają, bo tam tylko mam 30 ładów, jak się nie mylę. A no, tak będzie teraz 18-24 tony mieć właśnie tonażu, żeby na inne przyczepy się mieściło. Co już fajnie będzie mi tu oscylować z tymi moimi aktualnymi szczepami, ponieważ no chcę mieć no, troszeczkę większe odwóz. Mam te konie pociągowe, jeden ciągnik cały czas tylko musi wychodzić w odwozie, tak to wiecie, mi sobie prowadzi dwa przyczepy, dwa ciągniki, no i po prostu mógłbym sobie komfortowo zasypiewać. A jeśli patrząc na tą ilość teraz tej kukurydzy, która będzie tutaj, no to ogólnie potrzebne będzie mi naprawdę dość spora przyczepa, ogólnie no spora, to jest po jedno, ale i trzecia w sumie przyczepa na moim gospodarstwie. Więc takie plany są. A agencja odnośnie kradzieży odwarki, jeszcze nic się nie dowiedziałem. Takich grubszych spraw. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i z moimi, można powiedzieć, cudzysłowie szczęściem, no to tylko będę musiał oddać pieniążki, które dostałem z agencji, nie całą kwotę, którą włączną zakupem, czyli jeszcze wyłożyłem 180 tysięcy plus no, chyba 240 tysięcy chyba wychodziło chyba z agencji, więc chyba to mi się jeszcze chyba uda jakoś tutaj ładnie ogarnąć, ale powiem szczerze, że to tak jest spora kwota, no kolejny kredyt, żeby spłacić coś, co
No w sumie tego nie mam tak przykładki, no ale będzie, no agentów nie wygra, nie ma co walczyć, bo jednak dopłaty trzymają i będzie dupka. No i nic na to człowiek nie poradzi. Patrzę teraz jak sobie to wyprowadzić, bo tutaj chyba że tam będzie taki zaskok chyba się robił. I tak sobie myślę, chociaż na GPS to i tak suma summarum będzie to i tak w miarę prosto wychodziło, więc dobra, jedziemy na razie tak jak teraz. Nawiniemy, pewnie tam sobie pojedziemy jeszcze prosto i pewnie sobie tą lewą stronę obrobimy. No pewnie będziemy jechać ciągowo środkiem. Nie wiem ile to czasu wyjdzie z tym wszystkim, ale mam plan, żeby zrealizować to wszystko dzisiejszego dnia. Czyli jeszcze zasiać słonecznik, ogarnąć sobie łąki czy nawieźć gnojowicą. Jeszcze muszę dać nawóz na owiec. Muszę jeszcze tam ogarniać sobie, podchwaszczać. Więc powiem szczerze, no trochę roboty mam, a to chciałbym już mieć na odcinku żniwa, więc no zobaczymy. To tak po prostu wypali. Mam cichą nadzieję, że to wypali, ale wiadomo. Planować czasem można, a co wyjdzie, to pusta ciekawi. Z tym wszystkim. My tu dzień gdzieś ten, no, bezrokowiec nie dał sobie rady. Ale tam tyle, to już, no, nie oszukujmy się. No nie jest to aż tak tragicznie. Pod tym względem. Więc na samym roku tak, na pewno jeśli ja będę podplony siane, to pewnie też wsiadałem talerzówką bądź ewentualnie GBR-em. Teraz ja sobie plony siepką, tak przeważnie to robię teraz aktualnie, chociaż w tym, można powiedzieć, jesienno-zimowym klimacie co miałem. Miałem pożyczoną maszynę, ale chyba raczej tego GBR-a nie będę kupił z tym podsiewaczem, bo powiem szczerze, dość sporo na nim idzie, tam zestawka dość spora ustawiona, więc no raczej chyba tak nie będę robił, po prostu kupię sobie lajka, ewentualnie od tego znajomego, którego pożyczałem na sezon temu, będę sobie pożyczał siewkę i odsiewam, bo nie chcę swoim tutaj kombinować, bo mniej więcej dawkę mam taką fajnie ustawioną pod nawozy, ja praktycznie ust nie zmieniam, więc że tam będę sobie pożyczał znajomego, bo znajomy też ode mnie pożycza dość sporo maszyn, jeśli tak to można ująć, bo pożycza zgabiakę, pożycza kosiarkę, przetrząsakę, bo tak, no, jest sam, ma dość sporo tego, więc on też tam chce jakoś, ja chciałbym ze mną spółkę, ale to jest ten znajomy, któremu ja mówiłem, że chciał ze mną robić spółkę z przyczepą zbierającą. Raczej nie poważnie ze mną zbierającą, tylko z ścieczkami wtedy. No, ale jednak to jest znowu za dużo pieniędzy wychodzi. Więc no, zobaczcie sobie takie powiedzmy połosionkowe, siano, kiszonkowe, siano, właśnie zestawy. No i bierze jeszcze przyczepę zmieniającą, bo przeważnie robi wszystko w pyzmie, więc ja nie mam tego problemu. A jak mam, to pożyczam i nie ma problemu żadnego, żeby po prostu no, trzeba sobie pomagać w takich sytuacjach. On jak co potrzeba, to mi pożycza. Czy właśnie tą wspomnianą szatmankę, którą miałem do odwozu. Tam też nie ma jakichś problemów, tylko wiadomo, ja już jestem taką osobą, którą bardziej wolę mieć swoje niż mieć cudze. No taki już niestety jestem, no ale nie zawsze to wychodzi. Ale no nie ma takiej tragedii tutaj. Pod tym względem fajnie wszystko idzie, no połać konkretna, no kurwa, tutaj wjedziemy bizonem, chciałem powiedzieć, bizonem już nie mamy, ale do czwartym jak wjedziemy tutaj, to naprawdę będzie tu kuźwa ogrom. Pola do ogarnięcia. A jak się czkanią, też kurwa szczerze nie wiem. Nie wiem co my tu będziemy ogarniać, ale to już to aż patrzę na to wszystko, to aż strach w oczach jest. No ale jeśli to towaru będzie, to ja się będę bardzo z tego cieszyć, to kiszonki, czy to zarówno ziarnówki, no bo jednak wychodzi na to, że w tym roku ziarnówka będzie. Tak się bojałem trochę tej ziarnóweczki, że nie będzie, ale ta ziarnóweczka właśnie na tym połaciu to będzie. No bo tak szczerze mówiąc, jak teraz patrzę, to ta część pewnie co jest aktualnie siana, to będzie to siana, o zasiana, bym tak powiedzieć. No raczej zdaje mi się, że to będzie kieszonkówka ogarnięta, a ta druga właśnie strona będzie raczej będzie jako ziarnóweczka. Tak pewnie planuję, no ale wiadomo, planować to co można, znaczy jaki rodzaj będzie po prostu.
W tym roku, bo wiadomo, susza może przyjść powódź, jak to jest aktualnie teraz w naszym pięknym kraju. Jak to można powiedzieć, ironicznie w sumie w naszym pięknym kraju, no ale to powiedziałem ironicznie, że zalewa wszystko. Więc wiadomo, trzeba mieć to na baczności się, patrzeć tylko na pogodę, żeby to nic się złego nie zdało. No wiadomo, nakłady można zrobić. Można nakładu zrobić potężnie, ja też tutaj nakładu zrobiłem dość potężną ilość. No ale co z tego, jeszcze muszę też ogólnie, bo nie pamiętam czy w ogóle płaciłem chłopakom, ale chyba jeszcze muszę zapłacić za nawozy, bo przyjechały, poszło oczywiście, rozsiewa czarno były ościane, bo 2-3 tygodnie temu, to nie było powiedziane, i muszę zapłacić za nawozy 35 tysięcy, więc powiem szczerze, chyba jako dobra ilość nawozu, cena za nawóz nie była jakaś duża, ale kłodowa ilość zużycia, no bo o to mi chodziło bardziej. Więc żeby nie być gołosłownym, niech sobie tutaj wszystko leci, ja chcę muszę być oczywiście w ten sposób, bo gram na singlu. Więc 35 tysięcy leci do chłopaków znam. No i co, zostaje nam 16 tysięcy. I tyle w temacie, co nie? Przyszły miesiąc będzie trochę potrudniejszy, bo będzie około 100 tysięcy aktualnie za paszę teściową, bo jak mówiłem ostatnio, że 120 tysięcy będzie za paszę teściową, to ogólnie już nie liczyłem z krowami, które będą właśnie w tamtej oborze, które bym kupił na drugim gospodarstwie. Na drugim gospodarstwie, która właśnie jest. Ale że tej obory jeszcze nie ma, no to i ta jeszcze nie jest tak, że no wiadomo, 100... Czekajcie, no po 40 tysięcy na 30 sztuk mi chodzi. No to tak dobrze powiedziałem, no 120 tysięcy będę miał. Nie, przepraszam, źle policzyłem. 160 160 no się wysłuchacie, tak. A 40 chyba sztuk, ile się nie mierzę. No jakoś tak, no bo suma summa będzie mi pasza wychodziła 120 tysięcy na wszystkie pełne obory właśnie. No. Kurwa hit, skąd na to brać? Nie wiadomo. No ale na szczęście ta cena mleka jest no, dość miarę fajna. I no, mam około 80-70 coś w tym stylu. Chociaż już powolutku mówią, że przy takim litarzu no, będą chcieli ponieść co najmniej 10 groszy. Chociaż ja mogę sobie zobaczyć w sumie. To nie jest wcale zła opcja, tak powiem. Leczko. 6000 litrów idzie. Mamy mamy 75 75 liczyć. No i się nie gorszy z tego co wiem, to miałem mi ponieść, więc tego co się dziwić, czemu ja mam taki litraż. Wiadomo, nie mam czy patrzeć się, bo patrząc podług tego, to musiałem patrzeć na dzienne dodajenie, no ale no jednak tutaj mam 20 praktycznie litrów, nawet lekko ponad teraz. A dzięki tej paszy mam od jednej krowy, więc no tutaj się nie ma co dziwić, że mam wydajność tej pieniądze mamy, jakby nie było. No i jeśli gorzej powiedziałem, że powiedzieli, że jeszcze podniosą teraz przy takim litrażu, który mamy kurwa abstrakcyjny. Chociaż abstrakcyjnie to też się powiedziane, bo 65 tysięcy, gdyby nawet 120 tysięcy. Nie jest abstrakcyjny. Abstrakcyjna ilość, gdyby nawet. Bo brata znajomy ma podobną literaż, jak ja tu mam aktualnie, ma ponad 2,20 chyba bodajże za mleko, no ale to już mówię, to jest obszarowiec, który ma chyba 60 i ma 70, nie, 45, nie pamiętam dokładnie ile maków, ale na pewno nie ma więcej jak 60 sztuk. No i tam ma naprawdę zajebistą wydajność. Więc no mówię, tutaj nie ma jakiejś tutaj zbytniej manipulacji w cudzysłowie. No i teraz mogę powiedzieć, że jest dobrze cenowo. Cenowo w miarę i wydajnościowo przede wszystkim, co bym bardzo cieszy z tymi krówkami. Ale mówię, 10 groszy jeszcze będą mi zrobione. 10 groszy będzie jeszcze podwyższona cena przeznaczanie, więc ja się bardzo cieszę, wiadomo. Teraz będę chciał, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo na drugim gospodarstwie, jeśli już tam w końcu wstawimy krowy, a myślę, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będę musiał oddawać pieniążków do agencji, no to później przyjdzie ciągnik, tak jak wspomniałem,
i przyjdzie paszowóz, bo prawdopodobnie ten mały case pójdzie tutaj na te gospodarstwo, te mniejsze, tam to już widzicie, za rączkiem w lewym rogu, przepraszam, kurwa, nie mogę się wyschodzić. I International pójdzie na te gospodarstwo, a ja prawdopodobnie będę szukał paszowozu w granicach 17, jak już nie 20 tysięcy, no bo nie oszukujmy się, no 130 sztuk bydła środką paszowozem, no to już jest dość nużące i męczące. Bardziej będę się oscylował przy paszowozie 20 metrów sześciennych, tak będę liczył, raczej. Takiego dowiemy, a jakiego dowiemy też ciężko jest stwierdzić. No bo mówię, no to mam nie zebrać. Aktualnie mamy 80 tysięcy dziennego zużycia. Ja już nawet nie pozwalam na przepełnianie, tylko automatycznie sprzedają się te cielaki. To tak samo. I to mamy tak, 20, co już nie jest taką złą ilością, ale tutaj to jest kurwa 80 tysięcy litrów. Tutaj byki mają 17 tysięcy, a to jest 5-miesięczne byki, no to. Bo też to jest abstrakcja, bo jeszcze kupiłem je rok temu. Bodajże. I już jeszcze mam, i dopiero mam 5 miesięcy. Nie wiem, czy to jest ten mod, coś tutaj bruździ. Ciężko mi stwierdzić pod tym względem. Nie znam się. No ale według mnie ogólnie będziemy chodzić typowo na kawy mleczne. No chyba, że mi się jakoś tam zachce kopać tych byków, ale to zobaczymy, jak będzie nam wystarczało paszy. Masu, mam dwie łąki, zniwelowaliśmy, zostały nam. Raz, dwa, trzy, cztery łąki, bo tam na tym nowym gospodarstwie mamy dwie łąki, tak powiem, znaczy można powiedzieć jedna łąka i tutaj dwie. No ale tam to już troszeczkę powierzchniowo większa, więc może nam starczyć, jak nie, to będziemy szukać jeszcze łąki gdzieś. Bo wiem, że nie zostawiłem fowa. To już jest mój błąd. To już zobaczymy na koniec odcinka, no zajebiście. No ale trudno, no nasza do tych nie poradzi. Gapiostwo i nie są, nie brakuje pod tym względem. Nie, tutaj jest dość fajnie, bo patrzcie, tam już mamy gospodarstwo. Nie, przepraszam, tam z tyłu jeszcze gospodarstwo mamy. Tak daleko do tego gospodarstwa, drugiego to ogólnie stąd nie mamy, bo tu jest nasze gospodarstwo i to jest są nasze dwie łąki i faktycznie to jest powierzchnia 68, czyli no tak patrząc na to, to około 3 hektarów to jest samej łąki, gdzieś może 80 samej łąki, więc myślę, że to i tak nam powinno w tym momencie aktualnie nam starczyć tego, żeby się mówi tak zwane bydło rogate utrzymać w dostatku w paszy. Ale mówię, jeśli będzie taka, tak to powiem, wydajność tej kukurydzy i że będziemy mieli zasypane dwa silosy, no bo dzwoniłem do firmy, która stawiała nam hale bukowe. Zgodzili się postawić mi silosy za 35 tysięcy betonowe. W jakiej rozmiarze to jeszcze zbytnio nie wiem, ale chyba 5 na 12, coś w tym stylu sobie liczyłem, ale czy będzie to szersze i dłuższe, tego jeszcze nie wiem. No wstępnie mamy 35 tysięcy za jeden silos cały betonowy i taka kwota. Nie wiem, dużo, mało, no to już jest kwestia sporna. No ale to wiecie, no to jest silos, który no, będzie mi dość długo służył na gospodarstwie, tak mam nadzieję oczywiście, jeśli chłopaki mi tutaj nic nie sknocą i będzie wszystko elegancko. Dobra, ludziska, ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ciepkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.